Za nami szczyt G20 na w którym odbyło się bardzo długo wyczekiwane spotkanie prezydentów Chin i USA. To pierwsze takie spotkanie od ponad roku, roku, w trakcie którego doszło do sporego zaognienia sytuacji e, pomiędzy tymi krajami. Przypomnijmy, Stany Zjednoczone wprowadziły cła na import z Chin, to nie małe cła, 25% na import o wartości 50 miliardów dolarów i 10% na dodatkowy import o wartości 200 miliardów dolarów. Chiny odpowiadały na tyle, na ile mogły, bo one z USA importują dużo mniej niż eksportują do tego kraju, ale przede wszystkim na rękach zaczęło się mówić o wojnie handlowej, która straszyła inwestorów w tym roku, no i może mieć bardzo poważne konsekwencje dla światowej gospodarki w roku przyszłym, o ile nie zostanie zażegnana. Były więc duże nadzieje przed tym szczytem, no i pierwotnie mogło się wydawać, że te nadzieje były zasadne, bo prezydenci obydwu krajów odtrąbili sukces i zawarli Porozumienie. To porozumienie to jednak jest jedynie rozejm, takie wstrzymanie ognia na 90 dni za cenę pewnych zakupów przez Chiny amerykańskich produktów, takich jak gaz ziemny i e, produkty spożywcze. E, I te 90 dni ma rozstrzygnąć o tym, czy finalne porozumienie będzie, czy też może go nie będzie. Strony mają w tym czasie dyskutować, ale już po zaledwie trzech dniach od szczytu, od tego spotkania, pojawiły się rozbieżności. Każda strona, jak się okazuje, inaczej zrozumiała to porozumienie i to nie wróży dobrze ostatecznym rozmowom. Moim zdaniem, dobrze im nie wróży również cel całej Rozgrywki z punktu widzenia Waszyngtonu, który po prostu chce osłabienia pozycji Chin. Prezydent Trump i jego doradcy boją się, że za jakiś czas Chiny zagrożą pozycji Stanów Zjednoczonych w kontekście globalnym i dlatego chcieliby ograniczenia potencjału również ekonomicznego Państwa Środka, na no to oczywiście ze strony Pekinu zgody nie będzie. Także. Pomimo tego odtrąbionego sukcesu po szczycie G20 wydaje się, że kluczowe rozdania jeszcze przed nami i temat wojen handlowych niestety w przyszłym roku może na rynki finansowe wrócić.